Natomiast na boisku B już za chwilę rozpocznie się mecz pomiędzy Zagłębiem Lubin a Hradec Kralowem. W dniach 9-10 września na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich odbył się turniej piłkarski rocznika 2013. Do rywalizacji przystąpiły drużyny prawie z całej Polski. Jak co roku szkółka piłkarska Orlik organizuje turniej Ząbkowice Śląskie Cup. W tym roku do miasta Krzywej Wieży przyjechali najzdolniejsi chłopcy z rocznika 2013. Myślę, że jest to jeden z największych i najbardziej prestiżowych turniejów na Dolnym Śląsku. Przyjeżdżają do nas najlepsze akademie z całej Polski. Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin, Lechia Gdańsk, Warta Poznań oraz nasi przyjaciele z Republiki Czeskiej, Slovan Liberec, FK Pardubice oraz Hradec Kralove. Myślę, że w naszych pięknych obiektach naprawdę widzimy kawał fajnej piłki młodzieżowej i myślę, że niewykluczone, że niektórzy chłopcy będą mogli możliwość już za jakiś czas na boiskach Ekstraklasy pokazywać swoją wartość. Dzięki panu burmistrzowi mamy zapewnione środki, żeby taki turniej zorganizować. Nasze drużyny tutaj przyjeżdżają i mają zakwaterowanie, wyżywienie za darmo. My zapewniamy im jak najlepsze warunki, ale dzięki temu nasi mieszkańcy mogą oglądać najlepszych 10-latków z całej Polski. Czy już jakieś perełki pokazały na tym terenie? Oczywiście, że tak. Już widzimy chłopców, którzy mają ogromne predyspozycje, ale myślę, że jeszcze za wcześnie jest, żeby wyrokować, który z nich będzie piłkarzem. Na razie myślę, że mają bardzo fajne podstawy, dobry fundament do tego, żeby się rozwijać i być kiedyś naprawdę drugimi Lewandowskimi, Zielińskimi. Zresztą z naszego miasta wywodzi się Piotr Zieliński, więc myślę, że jakby miejsce, które może tych chłopców być takim też odskocznią do wielkiej kariery. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Lecha Poznań, która pokonała Jagiellonię Białystok 3-0. Trzecie miejsce zajęła Pogoń Szczecin. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!